Bardzo cieszy mnie, że piszecie, że ten kanał żyje, że jesteście w niego zaangażowani. Bez waszych pytań nie powstałoby wiele z filmików. Dlatego jeżeli jeszcze nie znajdujesz odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie, proszę cię o cierpliwość i na pewno w odpowiednim dla ciebie momencie taki filmik pojawi się. Bądźmy zatem w kontakcie. Pamiętaj o naciśnięciu dzwoneczka, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o moich nowych filmach. Potrzebujemy sobie zdać sprawę z tego, czym my właściwie jesteśmy, my ludzie. Najogólniej mówiąc, jesteśmy tym, czym nas zaprogramowano do 7 roku życia. Mózg człowieka, w szczególności człowieka, do 5 roku życia wykazuje tak zwaną neuroplastyczność. W praktyce równa się to niezwykłej, nieosiągalnej w późniejszym czasie podatności na programowanie, na wchłanianie, w tym etapie życia jeszcze bezrefleksyjne, co ważne, wszystkich wdruków i zapisów, jakie serwuje temu mózgowi otoczenie. Również bardzo ważną i istotną kwestią jest fakt, że człowiek do 7 roku życia, dziecko, do tego wieku funkcjonuje głównie na falach teta. A fale teta to są fale hipnozy, fale podatności na programowanie, fale fantazji, wyobraźni. Można powiedzieć nawet, że stosując taką kategorię kliniczną, może niezbyt sympatyczną, można powiedzieć, że każde dziecko do 7 roku życia ma w pewnym sensie zaburzony reality testing. I na tym bazuje właśnie to, co nam się wdrukowuje. To, co nam już wdrukowano. Ale również to, co my, jako odpowiedzialni rodzice, będziemy wdrukowywać swoim dzieciom. Dlatego rodzicielstwo to tak niesamowicie odpowiedzialne zadanie. To, co włożysz w dziecko do 7 roku życia, nie tylko słowami, bynajmniej nie słowami, przez jego doświadczenia, przez wzór, jaki sobą reprezentujesz, ono będzie uważało za podwaliny świata, za słuszny pryzmat rzeczywistości do czasu, aż zacznie go boleć ten pryzmat, aż zacznie widzieć, że jest on niefunkcjonalny lub trudny do zastosowania w niektórych sytuacjach i być może wtedy uda się właśnie na terapię. Oczywiście, jeżeli dasz dziecku elastyczny model świata i dasz mu dużo wolności w tym czasie, ale też takiego prowadzenia struktury, to ono terapii być może nie będzie potrzebować. A póki co, moi kochani ludzie, większość z nas potrzebowała, potrzebuje lub będzie potrzebować jakiegoś rodzaju przeprogramowania, którym dobra terapia być powinna. Lubię stosować taką zasadę i powtarzać tę zasadę, że aby skutecznie coś zmienić, potrzebujesz robić to, aż to poczujesz, aż ci się to uda. Graj to, dopóki ci się to nie uda. Rób tak, jak chcesz, żebyś czuł, jak chcesz, żebyś myślał, aż ci się to uda. Idziemy do szkoły i szkoła skutecznie uczy nas, że fale alfa i fale teta są nam do niczego niepotrzebne. Zaczynamy funkcjonować głównie na falach beta 1, które to fale odpowiadają za kompulsywne, analityczne myślenie, porównywanie, zestawianie, taką potoczną racjonalność, bo już niekoniecznie koncentrację. Koncentracja to fale beta 2. Podsumowując, po pierwsze, potrzebujesz naprawdę uświadomić sobie, kim jesteś i jak działasz jako ciało, umysł, jako mózg zaprogramowany przed 7 rokiem życia. Po drugie, potrzebujesz obejrzeć swoje wdruki i przekonania. Znaleźć je, odkryć je. Najlepiej zauważyć, czyje to są tak naprawdę przekonania. Znaleźć swoje traumy, które świecą w tobie, w twoim systemie operacyjnym, jak pulsujące światełka z napisem error system, i uzdrowić te traumy, czy rozpuścić je. Następnie działać tak, jak chcesz, żeby twój świat wyglądał i jak ty chcesz, żeby o sobie wierzyć. Następnie i przede wszystkim wrócić do stanu programowalności. Mogę ci powiedzieć, jak ja to robię, a ty być może znajdziesz swój kreatywny sposób,
na to, żeby samemu to osiągnąć. Wejdź w stan relaksu, wejdź w stan między snem a jawą, wejdź w stan poszerzonych stanów świadomości, nie nazywam ich świadomie odmiennymi, lecz poszerzonymi, i to niezależnie, czy użyjesz do tego molekuł produkowanych przez Twoje ciało, czy użyjesz molekuł, które Twoje ciało przyjmie z zewnątrz, ale takich, które oczywiście mu w żaden sposób nie szkodzą i które są legalne w miejscu, w którym je spożywasz. Zrób tak, aby zmienić stan świadomości, zmienić swoje fale mózgowe. I w tym stanie zmienionych fal mózgowych znajdź programy, znajdź wdruki, wykreuj nowe, usuń stare, a potem zapisz. Zapisz te nowe programy, utrwal je przez powtarzanie, przez integrację każdego dnia, przez przypominanie sobie, tak wierzyliśmy kiedyś, a teraz przecież mamy już nowy program, nowe przekonanie. Tak, potrzebujesz przypominać sobie, jakie wybrałeś nowe przekonania do czasu, aż będą one dla Ciebie Twoim pryzmatem widzenia rzeczywistości, pewnego rodzaju oczywistością, dokładnie tak samo, jak w oczywisty sposób poruszając się chodzisz, schodzisz po schodach, utrzymujesz równowagę w wielu różnych trudnych pozycjach, a przecież kiedy zaczynałeś chodzić, to nie było wcale łatwe. I to nie jest łatwe, czego dowodzą trudności spotykane przez inżynierów projektujących roboty. A jednak jako dziecko roczne około wstawałeś, uderzałeś się głową wiele razy upadałeś na pupcie, a mimo to wciąż podnosiłeś się i zaczynałeś chodzić na nowo. Dlaczego? Bo była wewnętrzna motywacja, aby dokądś pójść, aby być jak inni ludzie, bardziej dorośli, bardziej niezależni. No właśnie, wolność jest tą najlepszą motywacją, która sprawi, że będziesz powtarzać nowe przekonania, nowe nawyki do czasu, aż wdrożysz je w swój system, a wtedy będą całkowicie naturalne i odruchowe. Ile razy musisz powtórzyć, nie jestem w stanie Ci tego teraz powiedzieć, ani zagwarantować, że po iluś konkretnych powtórzeniach stary nawyk odejdzie, a pojawi się nowy. To jest indywidualna kwestia, ale możemy tu mówić o pewnym algorytmie, który sprawdza się dość dobrze, 30, 60, 90 dni. Jeżeli przez ten czas zachowasz uważność na zmianę konkretnego wybranego przez siebie nawyku czy przekonania, można powiedzieć z dużą pewnością, że uda Ci się ten nawyk i to przekonanie przeprogramować trwale. Kiedy ktoś do mnie mówi nieraz na sesji, ach, wie Pani co, no próbowałem z tym niemyśleniem. Naprawdę, starałem się, siedziałem i starałem się nie myśleć albo nie dawać uwagi myślom, tak jak Pani radziła, ale to nie działa. U mnie to nie działa. Ja jakiś taki jestem tępy i wciąż te myśli się pojawiają. Ja nawet nie zauważam, kiedy znowu łapię się gdzieś tam pochłonięty rozmyślaniem. A ja wtedy pytam, a jak wiele minut, godzin poświęcił Pan na obserwowanie myśli bez przywiązywania się do nich, bo tym w istocie jest, czy powinna być medytacja. A ta osoba mi mówi, no tak z 10 razy. To ja wtedy zwykle odpowiadam, jeżeli zrobi Pan to 10 tysięcy razy, to proszę wrócić i wtedy powiedzieć, że nie działa. Albo jeżeli zrobisz to 10 tysięcy godzin. Tak, 10 tysięcy godzin, kochani, to jest czas, który wyliczono na potrzebny, aby stać się w czymś mistrzem. Ale nie musisz być mistrzem przeprogramowywania swoich zbędnych programów i nawyków, aby być już wolnym od nich, bo z kolei 15 minut codziennie powtarzane przez 30 dni daje Ci już gwarancję opanowania danej umiejętności. Czyli w przypadku programów, wdruków, będzie to większe przywiązanie do tego nowego niż wiara w ten stary. Tak niewiele. Wiele wolności. Bo w istocie nie ma innego zniewolenia niż przywiązanie do destrukcyjnych, niesłużących nam, a często również nieprawdziwych w odniesieniu do szerszego spektrum rzeczywistości programów. I te programy, niezależnie od tego, czy dotyczą nas samych, czy świata, rzeczywistości jako takiej, ludzi jako gatunku, będą dla nas takim pomostem do wzrastania albo mostem spalonym do tego, aby pójść dalej. Przepaścią w istocie, nad którą stoimy
zastanawiając się, czy już skoczyć, czy może wracać na stare, utarte szlaki, które już tak dobrze znamy, że aż jest na nich nudno. Na szczęście właśnie człowiek jest istotą bardzo kreatywną, człowiek jest istotą ciekawą, a nawet ciekawską, co można wykorzystać do przeprogramowywania siebie. To kolejny filar pracy nad sobą. Wykorzystaj swoją kreatywność i ciekawość. Na tych kilku filarach, które tu wymieniłam, opiera się cała moja praca z ludźmi, praca terapeutyczna, ale również metoda, którą nazwałam restartingiem. Jeśli jesteś zainteresowany tą metodą, znajdziesz więcej na naszej stronie www.nelumbo.eu albo też na innych moich filmikach. Restarting to metoda, która opiera się na zadawaniu pytań, czyli do przemęczenia materiału i również często przez przemęczenie materiału, wychwytujemy w tej rundzie pytań i odpowiedzi, jest to praca grupowa, programy ograniczające, wdruki, które wyciągamy jak chwasty z kwietnika świadomości i pozwalamy sobie na zasadzenie w to miejsce nowych pięknych kwiatów. I na koniec tej długiej, całodziennej sesji wszyscy uczestnicy grupy dostają zadania i ćwiczenia do integracji doświadczeń i przeprogramowania swojego systemu na nowy.